Cześć, witajcie, tutaj stary gracz. Mamy dzisiaj Wasteland 2, czyli sequel prekursora Fallouta. Troszeczkę mi się głos łamie, bo jestem zaskoczony, jak złą grę można zrobić, zbierając na Kickstarterze 3 miliony dolarów. Widziałem gry zrobione przez 4 osoby, które wyglądały lepiej, i gry, które nie miały nawet 1/10 tego budżetu, które wyglądały lepiej. I nie chodzi mi o samą grafikę, która jest po prostu fatalna tutaj. Mamy karykaturalne wręcz modele postaci. Mamy grafikę, która jest tak ogólnie, wizualnie gorsza niż w Falloutie z 98 roku. Ja nie oceniam gry pod względem grafiki w żadnym wypadku jako całości. Grałem we wszystko w życiu, w co grać można było od niepamiętnych czasów Spectruma. Natomiast nie jest dopuszczalne, żeby gra w pełnej cenie wyglądała tak, jak wygląda Wasteland 2, bo to jest po prostu robienie ludzi w balona, to jest oszukiwanie ludzi, że pieniądze, które się wzięło, przeznaczyło się na coś sensownego. Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek profesjonalny grafik tworzył tę grafikę. Tak się robiło gry wiele lat temu, gdzie tego po prostu nie było widać, bo brakowało pikseli i wtedy mógł sobie ktoś, kto średnio rysuje i średnio modeluje, robić taką grafikę. Natomiast nie dzisiaj, bo dzisiaj to widać z kilometra, mamy jakieś przedziwne rzeczy. No ale cóż, ustawiamy sobie postać i zobaczymy, jak to wygląda nie od strony graficznej. Gra zalewa wręcz tonami tekstu do czytania. Nie jest to źle, ja lubię książki, wręcz kocham książki, natomiast jak ktoś chce czytać tony tekstu, to powinien przeczytać dobrą książkę, bo jeszcze takiej gry nie było, która by miała dialogi choćby w połowie tak dobre, jak porządna książka. No ale cóż, Fallout też miał sporo tekstu, natomiast był to tekst sensowny, który czytałem z zapartym tchem i to jeszcze gdy trzeba było go czytać po angielsku i nie było to takie proste jak dzisiaj, gdy czytamy sobie po prostu po polsku, choć nie wszystko w tej grze do końca jest po polsku, choć gra została wydana jako gra z językiem polskim, to znajdziemy tutaj kilka miejsc, gdzie albo się nie chciało komuś, albo nie udało. Zresztą już był pierwszy taki tekst The Rift Stats, to on był widoczny przy tworzeniu postaci. Teraz mamy gotowe kilka postaci, żebyśmy się nie męczyli, bo aż 4 na dzień dobry. Później dołączamy kolejne. No i zobaczymy, jak to wygląda, wracając do ton tekstu. No, jest to tak zabawne, że że aż się odechciewa, bo nie jest to tekst na wysokim poziomie. Brian Fargo podpisał się pod tym, o dziwo, no chyba dlatego, że musiał. Ja przerzucę ten tekst, ponieważ gram drugi raz i tutaj uwaga, niespodzianka, gram drugi raz. Chciałem wam nagrać moje wrażenia z pierwszej gry, natomiast jest to pierwsza gra, która, nie wiem, od 7-8 lat poczęstowała mnie podczas nagrywania bluescreenem. Znaczy w ogóle podczas grania poczęstowała mnie bluescreenem, co mi się nie zdarzyło od wielu, wielu lat. W ogóle bluescreen już niemalże odszedł w zapomnienie, natomiast nie z tą grą. Bierzemy łopatę i bierzemy się za walkę. Tutaj nic nie można zrobić w sposób prosty. Tu wszędzie trzeba kliknąć 3 razy, ponieważ interfejs jest tragiczny, nawet wygląda gorzej niż w Falloutie 2. No tutaj nikt mnie nie przekona do tego, że ten interfejs wygląda lepiej niż w Falloutie 2, grze sprzed, no ile to będzie, 16 lat. No dobra, ciągniemy dalej. To jest mapa, która się doczytuje, tego nawet nie będę pokazywał. To się mapa doczytuje, potem się doczytują miejsca. Mapa się doczytuje, nic na niej nie ma. A tu mamy inventory. W polskiej wersji językowej. To nie jest pirat, jakby się ktoś zastanawiał. To jest gra normalnie pobrana ze Steama. Mamy walkę. Walka chyba tylko jako jedyna rzecz na plus, bo ona się po prostu nie różni od tej z Fallouta. To jest tak, jak być powinno. I jak ktoś lubi walkę turową, a ja lubię, no to coś w sam raz dla niego. Można sobie fajnie postrzelać tutaj. Chociaż efekty tutaj rozwalania różnych przeciwników też jakby mniej imponujące niż to było kilkanaście lat temu, no ale jak to lubi. A może ten nie był taki zły. Może troszeczkę przesadzam, no ale tutaj dostaliśmy worek, bo umierający szybko spakował swoje rzeczy niczym testament w koszulę i zostawił nam woreczek do zebrania. Animacje średnie ujdą
na tym poziomie. No absolutnie nie ujdą za tą cenę, którą trzeba za tę grę zapłacić, a trzeba zapłacić pełnoprawną cenę. Wszystko, co jest w tej grze, właściwie zasługuje na to, żeby było sprzedawane o połowę taniej niż w tej chwili jest. Także jeśli ktoś w tym momencie jeszcze to ogląda i się zastanawia, czy warto kupić Wasteland 2, to nie, nie warto. Przynajmniej nie dzisiaj, może później, gdy gra jeszcze nabierze smaku. Posąg The Corpses of Burton Mice. A tu po prawej truchła ptaków i myszy. No nie wszystko jest, jak mówiłem, do końca tak, jak być powinno. A tutaj niespodzianka, której nie powstydziliby się nawet twórcy Monty Pythona, mianowicie jest tutaj toster, do którego jest potrzebny osobny skill, w który trzeba ładować osobno punkty, tylko po to, żeby zobaczyć, co tam jest w tosterze. 95%, zadanie łatwe, uwaga, grzebiemy w tosterze, grzebiemy i dupa. No dobra, to tyle jeśli chodzi o toster, 95% szans na to, żeby zobaczyć, co w nim może być. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. 93%, przepraszam, zawyżyłem nasze szanse. 93%. Uwaga, uwaga. Wielka chwila. Farba w sprayu. W tosterze. Pieczona. Ropucha. Ropucha, sprawdzamy, jak działają inne rzeczy niż broń palna, bomba rurowa. Bomba rurowa, prosto z Afganistanu. Początek starcia. I jeden z pierwszych większych przeciwników. Jak widać, niemalże zabija nas od razu. Trzeba się chwilę zastanowić, bo uwaga, można postrzelić swojego kolegę z drużyny. Na szczęście. Dobra. Tyle jeśli chodzi o żabę. Sprawdźmy tego pana. Na szczęście ten pan jest głuchy i pozwala nam się ustawić tak, jak tylko chcemy. Raz jeszcze. Kucnijmy sobie. Uwaga, zobaczmy, czy jest ktoś jeszcze. Tak, nadchodzi. Ten już nas zobaczy chyba. Tak, dostrzegł nas z daleka. Sprawdźmy ich reakcję. Brzydkie słowa dla podbicia tutaj atmosfery. Tamten postanowił się oddalić i zaatakować nas od tyłu. Strzał w głowę. Tryb reakcji. Czekamy, aż pan podejdzie. Broń energetyczna. Miotacz laserowy. Strzał w głowę. Shotgun. Jeszcze nie koniec. Tryb reakcji. Pistolet maszynowy, który wybrałem przez przypadek, bo już się spieszyłem grając drugi raz, miał być po prostu karabin. Okazuje się, że pistolet maszynowy wali znacznie mocniej niż karabin. To był karabin. No, trudno. Jak widać, kawałek dalej. Wizualnie coś się poprawia. Coś jakby lepiej. Bardziej kolorowo. Chociaż ta gra nie powinna być kolorowa, no ale... Widać, że może ta kolorystyka im bardziej podchodziła, może na zielono im się lepiej robiło tę grę, nie wiem. Być może sobie radzili z... No trudno mi powiedzieć, czy może sobie po prostu nie radzą z tym klimatem pustego takiego miejsca pełnego piachu i kamieni. Niedługo zresztą powinien się ukazać, może nie niedługo, ale może na początku przyszłego roku Mad Max. Zobaczymy, jak oni sobie poradzą z postnuklearnym światem. A tutaj mamy robactwo. Robactwo jest twarde.
co więcej można powiedzieć? Jest to gra, która trafiła u mnie w tym roku na listę gier, których żałuję, że kupiłem. Nie było tych gier wiele, które trafiły na tę listę, natomiast ta myślę, że od razu się wbiła na czołówkę. Dla porównania taką grą poprzednią, która również trafiła na listę gier, których żałuję, że kupiłem, był Titanfall. Titanfall był absolutnie tak miałki, nędzny i nudny, że znudził mnie chyba już pierwszego dnia. No dobra, postrzelajmy jeszcze chwilę. Ciężko to idzie, opornie. Ale idzie. A teraz wracając jeszcze do tych niewiarygodnych ilości tekstu. Proszę zobaczyć, to jest jedna rozmowa z jedną osobą. Wybierać możemy tylko słowa. Pamiętajcie, że w Falloutie były to całe zdania, które wybieraliśmy. Tutaj słowa. Uwaga, brakło miejsca w interfejsie, cały interfejs się podnosi. To jest niewiarygodne. Cały interfejs idzie w górę, bo brakło miejsca na słowa, które możemy wybrać. A to jeszcze nie koniec. Zaraz wam pokażę, te słowa można też wpisywać. Tam miga wyraźnie miejsce, w którym możemy sobie coś wpisać, gdyby ktoś nie chciał kliknąć, gdyby komuś w tej chwili, nie wiem, lewy przycisk nie działał, gdyby mu w baterie padły w myszce, gdyby może, nie wiem, po prostu chomik mu przegryzł kabel, to może sobie wpisać. Albo gdy ktoś uważa, że tak jest fajniej, bardziej się wczuwa w taki klimat retro, do którego ta gra ewidentnie nawiązuje. Uwaga, wpisujemy kryzys, mamy na ekranie kryzys, mam do wyboru kryzys, więc wpisujemy kryzys, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Kryzys jeszcze raz, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że dopiero jak najedziemy na ten kryzys, to się dowiemy, że musimy mieć 2 punkty w odpowiedniej umiejętności, żeby to zadziałało, więc możemy wpisać... No oczywiście to działa, bo to działa, gdy się wpisze słowo, które jest na ekranie podświetlone, to działa, ale po co? Nie wiem. Do widzenia. Do widzenia działa. Okej, to jeszcze nie tylko to, co mnie zachwyciło w tej grze. Oczywiście jest to typowa gra, w której będziemy musieli ciągle robić save'a, żeby nie stracić możliwości otwarcia czegoś, co się być może zepsuje, gdy zrobimy to źle. Rozbrojenia, pułapki, która nas zabije, albo przede wszystkim zniszczy to, co jest w środku, w skrzynce, więc ciągle trzeba robić save'a i ciągle tego save'a trzeba wczytywać, no chyba, że nie chcemy wiedzieć, co ktoś miał do powiedzenia, albo co było gdzieś tam w środku. Więc tak to wygląda i co chwilę musimy przez 10 sekund przypatrywać się tym pięknym animacjom, żeby zobaczyć, czy nasz skill zadziałał, czy też nie zadziałał. Zwykle oczywiście on nie działa, czy to jest 70 czy 90%, to on nie działa. Dupa. Zamknięte. Kopiemy jeszcze raz, może tym razem. To już 4. próba otwarcia drzwi. Krytyczny sukces. Wchodzimy i to jest niesamowite, to jest facet. Facet, który umiera i on umrze. On umrze za chwilę, jeśli go nie uratujemy. Nie ma żadnej informacji o tym, że on zaraz umrze, więc... Szybko. Używamy chirurgii. Mamy 27% szans. Krytyczna porażka. Już nigdy się nie dowiemy, co by nam powiedział. No, ale przynajmniej weźmiemy chipsy z pudełka. No i co? Tak to wygląda w starym stylu. Uwaga, nie można uciec z walki. Nie ma takiej opcji. Ja dobiegłem sobie tutaj do wyjścia z planszy, ale niestety dwie postaci jeszcze tam dogorywały na ziemi. Nie ma opcji, żeby uciec z walki. Nie ma też opcji, żeby uciec od tego, jak kiepska jest ta gra. Nie polecam. To tyle. Do zobaczenia.